Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie kolejny odcinek z serii Dziadowizna. Lecimy sobie tutaj dalej. Tamten dzień się skończył. Ja tutaj już nic więcej nie miałem w tamtym dniu zrobić, także sobie tutaj dzionek przesunąłem. I jest godzinka 11. 11 godzinka. Ja jadę. Nawet prawie 12 już, kurde, żeby zdążyć przed deszczem. Jadę nawieść pole ziemniaków. Mam nadzieję, że one jeszcze nie wyrosło przez ten jeden dzień. Bo tam musimy jedną daweczkę sobie dać gnojowicy na nie. Gnojowica jest zakupiona od sąsiada. Dużo za nią nie chciał. Te 2000 litrów powinno nam wystarczyć. O, co? Ziemiory urosły już. Aha, okej, dobra, fajnie. Ziemniaki urosły. W jeden dzień. Patrzcie, jakie krzaki w jeden dzień urosły. Zarębiście, dziękuję. Fajnie, pięknie, duże. Okej. No trudno się mówi, nawieziemy to tak jak jest. Spróbujemy jeździć między i żeby to się nie ten. I żeby to się nie. Żeby to się nie aktywowało nam tutaj dobrze. No to jedziemy. Troszeczkę tutaj zamówiłem też takich panów do roboty. Bo tam, tak jak na ostatnim odcinku mówiłem, chcę zrobić, żeby było wjazd nowy do nas, więc tam już postawili troszkę słupków. Troszkę gruzu rozsypali i tak dalej, więc na ten moment jest tam ok. Kurde, tu po sąsiada tym, że nie będzie chłop widział. Dobra, jakoś tą byczką się tu zmanewruje. Okrutnie źle, normalnie nic nie widzę. Panie, jak to z tym nawozem, dobra, jakoś żeśmy tu pojechali. Ciężko. Powiem, że w ogóle nie ma tekstury tego, nie? W ogóle nie widać tekstury, więc będziemy musieli sobie wjeżdżać jakoś tak na opak. Okej, gdzieś tutaj. No i wracając do tego, tam oni sobie już zaczęli coś robić, robotnicy. Coś tam trochę przekopali, troszkę coś tam podostawiali, jakieś słupki i tak dalej, więc oni tam będą robić wjazd, zaraz tam pojedziemy, to wam wszystko pokażę, co i jak, i żeby tutaj było wszystko elegancko, nie? Mam nadzieję, że tu będzie elegancko. Szkoda, że te ziemniaki urosły, tak to trochę średnio wygląda, ale no ale cóż zrobić, no czasami tak jest, nie? Myślę, że tu jeszcze po jedną beczkę będziemy musieli sobie skoczyć. Dobra, jak my tu stoimy? Dobra, to tak mniej więcej, okej. Kurde, średnio, powiem wam, że średnio mi się to podoba, że to nie widać tej teksturki. No ale co zrobić? Nic nie poradzimy. Tutaj chyba już jechałem, co? Nie, tu nie jechałem, ale już tak jakoś tak... Krzywizna narodów jest oczywiście, bo jakżeby inaczej. Cała ta seria to krzywizna narodu. No dobra, ale nie poddajemy się. Tak właśnie. Dobrze, lecimy sobie. Na dzisiaj mam zaplanowane, póki co, to zobaczymy, co będziemy po tym. Tam jeszcze muszę trawę skosić dzisiaj na pewno, bo trawa też już zaczęła wyrastać za duża na naszej działeczce, także trawę muszę też skosić. Ale o co ta beczka tak jakoś przerywanie robiła, ale jest ok, dobra, dała radę. Także będę musiał sobie trawkę gdzieś tam podkosić, gdzie tu jeszcze nie było, albo tutaj chyba nie było robionej dobrze. Tu widzę, że to jest wlane. Także będę musiał sobie trawkę podkosić. No i później zobaczymy, może jakiś sąsiad będzie chciał pomóc, albo będziemy musieli coś tu wyplewić, bo widzę, że tutaj są już niewyplewione jeszcze chwasty. Także zobaczymy, czy damy radę w ogóle, czy my mamy jakiś pielnik, czy co to tam trzeba, chwastownik chyba na to jeszcze, więc może coś tam będziemy mieć, a jak nie, no to trudno, jakoś to tam sobie poradzimy z tymi chwastami. Dobra, patrzcie, ile tu przerwy żem zrobił. No dobra, można i tak przerwować się. Dobra, no ale to tak się jeździ, jak się nie widzi tekstury. Też chcę jechać, starać się tymi rajkami jechać, a tutaj wiecie, rzędami, jak tam zwał, tak zwał. No dobrze, ostatnio fajnie się przyjął odcineczek, fajne wyświetlenia miał, także dziękuję wam za to. Za te wszystkie wyświetlenia i mam nadzieję, że tutaj będziecie oglądać tą serię i kontynuować oglądanie. Że wam się tu jednak będzie to podobać, gdzie my jesteśmy tutaj, dobra. Bo ja się bardzo cieszę i że mogę dla was ponagrywać. Ej, dobra, byczka pusta. Dobra, jedziemy po ten. Jedziemy do sąsiada, bo tutaj... No, to
Dobra, jedziemy do sąsiada. Troszkę spoza kabiny pojeżdżę, bo ten ciągnik jest trochę cichy, tak jak mówiłem na ostatnim odcinku w kabinie, więc dlatego pojedzie sobie lepiej poza. Farming ma też jakieś problemy. Strasznie długo mi się ostatnio wczytuje. Nie wiem, czy wy też tak macie, czy nie. Ale okrutnie długo przetwarza mody teraz. Nie wiem dlaczego i czym to jest spowodowane. Wcześniej tak nie było, a teraz nagle strasznie długo mu się zachciało przetwarzać te mody. No i żeby mi się gra uruchomiła, to średnio czekam po parę minut, 5-6 minut, więc no wiecie. O, taki jakby mi taki wjazd usypali, patrzcie, gdzie taki z gruzem, no to byłoby zarębiście, nie? No to dla mnie to by była bomba. Ewentualnie mogliby tam jakieś świecie przysypać gruzem, płyty położyć na to i byśmy mieli fajny wjazd, jakiś prosty. A nie jakaś krzywizna, jak to zawsze do tej pory było. Także tu co, jak podjedziemy, to no na pewno chłopaki tam już się rozstawili, na pewno już tam porobili swoje. Dobra, już chyba widać naszą tą. Tak, postawili słupki, postawili siatkę i sobie chyba gruzu wysypali. No dobra. To jak oni mi tu zrobili? Płot mi skasowali. Dobra, patrzmy, tutaj gruzu trochę dali, to ten gruz będą pewnie tam sypać. Płotki mi tu skasowali i tak, i tutaj dostawili te. O, tu mi z boku wyjazd zrobili, dobra, to spoko, to się chwali. Pewnie na przerwę, gdzie poszli, to ich nie ma. Będą sypać, no muszą tutaj hałdę dosypać, pewnie tego gruzu tu sypną, wyrównać pewnie i ten, i dostawić może jakieś płyty, no i to będzie tyle. I ubić jeszcze, nie, ubijarką, żeby to się nie spływało. Dobra, no to tak na szybko, to taki wyjazd, to wiecie, to chwila, moment, nie, no ale tam się dobrze się rozstawili, chociaż to nic się nie stanie i dobrze, że mi wyjazd zrobili. Dobra, fajnie, a ja sobie jadę. Ja sobie jadę dalej do sąsiada innego, tam do Bamberka kupić. Czekajcie, to nie jest u Bamberka, to jest dalej chyba niż u Bamberka, żeby zakupić gnojowiczkę, to tam chyba dalej niż Bamberek. Bamberek był tu, a gnojowiczkę chyba tutaj u drugiego było. Tak, tutaj mamy obornik. I tu mamy dalej gnojowiczkę. Dobrze, dobrze. On tam dużo nie chce. Po przeliczeniu to tam z 200 zł. Nawet nie, pewnie 60 zł bierze za tą gnojowicę to. Także dużo nie chcę. Tutaj się u niego z rury tankuje już teraz, także fajnie. Nie trzeba zajeżdżać gdzieś tutaj. Bo się tutaj zmodernizował. Ile? 65. To nie tak strasznie. No dobra, do czasu aż nie będziemy mieć swojej, chociaż wątpię, żeby moja mi wystarczyła na tyle, bo... No bo jakby nie patrzeć, no to ani krowy, ani świni, niczego nie mamy, więc nawet jakbyśmy mieli 3 świnie albo 3 krowy, to one i tak nie dadzą, wiecie, tyle gnojowicy przez ten rok, żebyśmy to pole... To pole mogli sobie dowozić, więc my tutaj na pewno będziemy korzystać z dobrodziejstwa sąsiada, który nam tutaj udostępnia. Ewentualnie obornik to będzie nasz, a tak z samą gnojowicą to nie bardzo. Ej kurde, by się trzeba pomyśleć nad jakimś polem, nad jakąś łąką nową. No bo troszkę nie mamy tego, aby pasowało mieć. Dobra. Okej, no i co, jedziemy. 12:30 na zegareczku. Nasze pola rosną. Kurde, pasowałby obchód jeszcze zrobić, tak jak ostatnio robiłem obchód. Dobra, to ja się może tu zajadę gdzieś na lewo. I tutaj się zatrzymam na chwilę pod drzewkiem. I sprawdzę ten nasz rzepak. Ten nasz rzepak rośnie. Dobra. Niech se rośnie. Okej, ładne poletko nam wyszło rzepaku. A tu sąsiad co zasadził? Dawid. A, bawełnę. No, to mu nie urośnie. Wiecie, to nie da rady w naszym klimacie. To chyba na testy jakieś wziął. Ale to się nie da. Chyba. Chyba, nie wiem, może w Polsce bawełna się sieje, ale wątpię. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj też, kurde, tyle rzepaku będzie. Masakra. Patrzcie, jakie to jest wielkie pole rzepaku. Sąsiad przysiał w tym roku. Wszyscy na rzepak w tym roku. Ciekawe, co to się dzieje, że to wszyscy na rzepak. Pewnie jakieś spekulacje były, że cena będzie wysoka. No i poszło wszystko na rzepak. Tylko ja trochę ziemniaków, a tak to reszta sam rzepaczek. Dobra, sprawdźmy, gdzie my tu możemy wjechać. Tutaj by pasowało gdzieś wjechać. Tutaj dobra, bo widzę, że tutaj nie ma. Teraz tak mniej więcej jak z góry popatrzę, to widzę tą jak to się mówi, tę teksturkę gnojowiczki. Ale to tylko jak się z góry popatrzy, bo inaczej to nie da rady. Dobra, to tak, żeby sąsiadowi nie uszczerbać za bardzo tego rzepaku, bo będzie zły.
Ale tu gdzieś możemy też wjechać z tego co widzę. No i niech się leje. Troszkę szybko jeździ, 15 z tą beczką. No ale to dobra, im szybciej tym lepiej. Nie będzie taka dawka duża, a będzie, wiecie, a będzie efektywniej nawiezione. Dobra, czy my tu coś jeszcze gdzieś... A, tu cały ten jest nienawieziony. No dobra, cały ten cypelek. Okej. No, no i fajnie. Chłopaki tam wezmą chyba około 2000, mówili, że tam będą chcieć za to wszystko, za tą robociznę. Więc my im tu machniemy 2000 i będą szczęśliwi. I będą szczęśliwi za ten gruz, za to wszystko. I myśli dobrze, bo to nam się w tym roku udało zrobić. A już się tym wyjazdem martwiłem dosyć ostro, co to będzie, jak to będzie. I teraz na ten moment będzie elegancki. Jak zrobią, to będzie jak ta lala. Oby tylko im się udało fajnie to ogarnąć, nie? Żebym ja tam nie musiał później po nich poprawiać. No to tak czasami jest po robotnikach, że trzeba poprawić. Dobra, tu jakoś tak, no tak patrzcie, no to nie jest idealne nawożenie, o tak wam powiem. No nie może być idealne nawożenie przy takim materiale, jaki my tutaj mamy i co tutaj możemy zrobić, prawda? To nie może być idealne nawożenie. To pole jest tak ułożone, że no, no nie, no choćbyśmy chcieli, to nie damy nawieść rady. Jeszcze tu jest jeden pasek i chyba tyle. I to wystarczy już. Zostanie tak, jak zostanie. W prawdziwym życiu też, no jak mówiłem, się pewnie nie nawozi super ekstra. Gdzież jest ten paseczek? Już go przejechałem, no super. Fajnie, że tego w ogóle nie widać. No fajnie, fajnie. Elegancko, powiem wam. Elegancko, że czegoś nie widać. Ale pole ziemniaków jest potężne, więc to mi się podoba. Tylko, że chwasty ma, nie? Dobra, czy ja dobrze wjechałem? Dobrze, ale patrz, to i tak nie nawozi, nie? Czyli... czyli coś się tu musiało zadzieć, że tu nie nawozi w tych miejscach. No dobra, no nie chcesz, to nie, no. Przejechałem po tym bezpośrednio. O, nawiozło. No, to super. Dobra, mówię, że nie, a się dzieje. Także... macie sympatycznie ze mną. Dobra, wracam do ten, wracam tam do siebie, zobaczę jak tam się teraz zjeżdża do nas. Żeby nie było, że kurde coś będzie nie tak, że nam tam w kosmos wystrzeli. No jedziemy na jakiś kamień. Zobaczę, chwilę pokoszę tą kosiarką ręczną, ale zobaczę czy to nie będzie lepiej kosiareczką naszą domową, tą wiecie, większą, żeby podwórze skosić. Może szybciej będzie, bo taką ręczną to tam się zaklepiemy, nie? Zresztą tam trawa jest taka wysoka, że ja nie wiem czy ona da radę ta ręczna. Spróbujemy może od razu, kurde, tą naszą. Ile damy radę, a te miejsca, co nie damy rady, to się, kurde, naszą ręczną przekosi. No bo już by pasowało kwiecień, pierwsze koszenie trawki. Sąsiedzi też mają pozarastane te haciendy swoje. Dobra, jak my tu możemy wjechać teraz? Panie, jak wy żeście tu mi zrobili? Ja nie wiem, czy... O, tędy, dobra. Czy my tu wykręcimy w ogóle? Dobrze by było. Dobra, nawet się udało. A, stromy zjazd, ale dobra, ale jest okej. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. Jak już nasz będzie lepszy, to już będzie lepiej. Także nie ma tragedii. Idę tam beczkę tam z tyłu gdzieś postawić, żeby ona tutaj za bardzo nie śmierdziała. Tam gdzieś, więc tu z tyłu. O, tu z tyłu mam, widzę, że jeszcze hałdę ziemioczku troszkę i tu jest ursusik. Dobra, niech one se stoją, to wszystko, niech se tu stoi. Halo, chciałbym ładnie nawrócić. Ale nie wiem, czy to się uda tak ładnie tutaj zrobić, bo tutaj tyle ciągników stoi, że masakra. Tu mamy jeszcze trochę takiego pola. No i elegancko. Można to odłączyć. Dobra. No i super. Dobra. Weźmy tu, postarajmy się wykosić tą trawę, więc dlatego ja sobie stanę tutaj. Chociaż ja nie mam stawać. Dobrze, ja sobie wezmę tym, sobie skoszę. Zobaczę, czy to ma w ogóle ręce i nogi. Ja w ogóle nie wiem, czy ja mam pielnik. Czy ja mam jakiś pielnik w ogóle? Orka, ziemiaczki, kultywator. A nie mam żadnego pielnika. Kurde, no to tak średnio. Ciekawe, jak te chwasty będziemy kasować. Bizon w środku. Ostatnio go włożyłem, bo stał, kurde, niewłożony. Ale otwierasz się, kluczyki. Dobra, no i tu mamy tylko ziemiaczki. Kurde, dobra. Czyli nie mamy... (śmiech)
Czyli nie mamy tego, co bym chciał. A w ogóle szukam headera do tego. Gdzieś, kurde, zgubiłem header do kombajnu, wiecie? Albo go w ogóle nie kupiłem. Ale wydawało mi się, że kupowałem, więc nie wiem. Nie wiem, gdzie jest mój header. Tak sobie teraz pomyślałem, że kurde... Halo, ale nie wiem, gdzie mam header do kombajna. Może ja nie kupiłem headerka, wiecie? Może miałem kupić... Miałem poszukać na OLX-ie header, ale nie kupiłem. Trzeba będzie zakupić w takim razie. Kurde, to trzeba pieniądze wyłożyć. Halo? No nie ma headera nigdzie. Niedobrze, niedobrze. Muszę wrócić się na któryś odcineczek, zobaczyć, czy ja ten header kupowałem, czy nie. Czy po prostu mod mi się jakiś wyłączył i on zniknął. Czy co to się zadziało z tym headrym? No ale nie ma nigdzie headera. No to tak średniko. Znajdzie się kiedyś, dobra. Ogarniemy jak trzeba będzie. Ogarniemy jak trzeba będzie tutaj. Dobra, panie, podjedź, podłącz. Pytanko za 100 punktów, jak ty działasz? Czy ciebie wystarczy opuścić, czy... Ty się w ogóle chcesz, bo... Opuszczać, bo tutaj nie zawsze to się działa i zobaczymy. Dobra, działa, ale wałek jest rozkontegowany. No, fajne mody, fajne mam. Naprawdę mam sympatyczne te mody, powiem wam. O kandydę rozbić, no ale okej. Okay. Ale kosi, dobra, no i elegancko. Najważniejsze, że kosi. I do tyłu nie kosi, ale do przodu kosi, nie? Real Farm to nie jest, żeby do tyłu kosiło. No także kosi. Podwórko będzie za chwilkę piękne i ładne. A to, co nie dokosimy, to sobie weźmiemy... To sobie weźmiemy naszą ręczną kosiarką. Machniemy. Dobra, niech se tam ładnie kosi. Jakieś takie mijaczki mi tu wychodzą, niefajne. Nie widzę z tego kanta za bardzo. Kosiarki, wiecie? I tak średnio. Mam nadzieję, że tam kura jakaś nóg nie straci przy okazji. Uciekać, kurczoki, bo nogi mogą polecieć komuś. No i dobra, tutaj tak ile dam radę, tyle do kosze tutaj przy chałupie. Reszta pewnie będę musiał już robić tym. Reszta już pewnie będzie musiała być zrobiona. Możesz, panie. Co ty żeś zahaczył? Wiadomo. Kamień. Kamień na polu. Dobra, to się chłopakom będzie lepiej robić, nie? Jak tutaj wykosimy tą trawę. Nie wiem, czy ją dam radę pozbierać, bo nie wiem, czy mam jakieś wiadro, co zbiera. Ona sobie zgniła. Ale no to też tak średnio. No, trochę tego tej trawy by było, kurde, nie? Jeszcze kompost zrobił tego i by miał trochę nawozu. Może ja bym to rzucił na jaką to, na jaką przyczepę i zawiózł tam do, wiecie. Do tego, co cały czas od niego biorę, gnojowice i tak dalej. Może on jakoś se przetwarza to na kompost, nie? Nigdy nic nie wiadomo. Pomyślę i dam znać. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie koszenie trawki. Trochę tutaj, nie wiem, czy tu damy radę. Dobra, dalimy radę. Po budy psa też trzeba mu tu przekosić. Do tyłu w ogóle nie kosi. No to tak średnio wam powiem. Kurczak. O, już by nogi stracił. Kurczaki to są samobójcy u mnie na serii. Muszę w ogóle przestać, bo strasznie mam wrażenie, że ruszam często i dużo kamerą. Wiecie, tak lewo, prawo i tak może wam się kręcić w głowie od tego. Muszę przestać po prostu... Bardzo używać obracania kamery, nie? Żebyście wy widzieli to, co widzicie, a nie żeby się tu bujało cały czas, kurde, ta kamera lewo, prawo, lewo, prawo. Też ja lubię dokładnie widzieć, dlatego tak bujam lewo, prawo, a czasami robię to za szybko i... Jeśli wam to przeszkadza albo coś, to dajcie znać w ogóle w komentarzach, nie? I w ogóle jakbyście zostawili jeszcze jakąś łapeczkę, to byłbym wdzięczny, wiecie, to tam... Zawsze lepsze zasięgi wtedy łapię, a jak się podobno nie przypomina, no to nie pamiętacie o łapeczkach i dlatego trzeba wam przypominać,
żeby na każdym odcineczku dać łapeczkę. Jedna łapeczka. Do góry. Dobra, i co my tu jeszcze byśmy mogli? Tu by kurde te maszyny co było usunąć, to by wtedy można było dokosić tę trawę, ale to nie wiem czy to jest sens stawiać 20 maszyn, żeby kurde kawałek trawki skosić. Niech one się tam zarastają na podwórzu. O, 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 coś tu się stało z widłami naszymi. Breakdance'a tańczą. O, nasze widły breakdance'a tańczą. Mam nadzieję, że nie strzelą w kosmos. A, idę je tam dotknąć, bo... O, przestały. A znowu zaczęły. Dobra, widły, weźcie się. Kurde, ta kosiarka. Za długa. W ogóle moglibyśmy na usługi pojechać do jakiegoś sąsiada na koszenie trawy. Byłby zadowolony, tylko że nie mamy tego, bo tam kiedyś pamiętam miałem kupić kurde sąsiada i owijarkę i tak dalej, ale to ten pomysł gdzieś całkiem wysiadł, to nie doszło do skutku, no i jest jak jest i została mi kosiareczka bez żadnych owijarek. Dobra, czy ja mogę ten podjazd jeszcze coś podkosić trochę? Żebym tutaj nie miał takiej trawy wielkiej na wjeździe. Dobra, jest. Wydaje mi się, że jest ok. A to co resztę, to dokosimy sobie tym. Dokosimy sobie naszą kosiarką ręczną. Żeby kwiatów też nie pościnać, bo to kurde... Bita żadna wtedy nie przyjdzie. Jak wytniemy kwiaty w cholerę. Dobra. Pytanko, czy my tam dalej też podejdziemy? Tutaj dalej też by pasowało chyba podjechać skosić. No jo, też by pasowało podjechać skosić. No to dawaj, Marian. Jechaj. Tu na razie na wyłączonym, to te kury tam nic wam nie będzie. Przeskoczycie sobie. Ale też by pasowało tutaj dokosić to wszystko. Zawsze to będzie troszkę mniej, podwórko będzie bardziej czyste, nie? Nie będzie takiego kurde syfu na tym podwórzu. Trawa też nie będzie kurde 3-metrowa. To człowiekowi się będzie lepiej chodzić pod tym wszystkim. Tutaj z czasem chcę zrobić piwniczkę jakąś, wiecie, na jakieś ziemioki czy na coś. Tutaj z przodu, bo tutaj jeszcze trochę terenu mamy. To bym właśnie chciał tutaj zrobić jakąś małą, nikłą piwniczkę albo coś takiego. Ewentualnie muszę pomyśleć, może by tu, chociaż tutaj nie wstawia żadnej kurde zagrody, niczego. Jeśli bym chciał wstawiać zagrodę, to muszę ten teren kupić, drzewa wyciąć, tam coś tam poszerzyć. Także tak średnio. Takie duże plany, ale mało pieniędzy, o tak bym powiedział. To wiecie jak to jest, jak to człowiek planuje. To bym chciał, ale za 30 lat może się uda. Na ten moment się to nie uda, bo dopiero cośmy kupili kombajn, ale jeszcze header muszę sprawdzić, czy myśmy do niego kupili, czy myśmy zapomnieli do niego headera kupić. Wydaje mi się, że zapomnieliśmy, że jeszcze go nie używaliśmy. No, ale to dziwne. Jak był header, a gdzieś z modów mi zniknął, to ja sobie go to po prostu dołożę, nie? No, i tak to będzie pewnie wyglądać. Dobra, jest, tam jest wykoszone, jeszcze tu mogę troszkę podjechać, żeby mi było mniej, o Jezus, manewrowania. No i eleganso. Panie, złóż to i teraz przypalimy se naszą kosiarkę ręczną, dokosimy to, co tu jest niedokoszone. Trawa może niech na razie sobie leży, ja pomyślę co z nią zrobić, najwyżej ją wyzbieram albo jakimiś grabiami zgrabię i tyle, nie będę się tutaj, wiecie, z tym patyczkował. Dobra, gdzie my mamy tę kosiarkę? Ta kosiarka chyba tutaj, tylko trzeba te widły przestawić. Przestawmy te widły, weźmy tę kosiarkę. Alpanie ten silnik.
Dobra, i ciekawe, czy to będzie kosić. Czy ja muszę to jakoś obniżyć? Chyba trzeba obniżyć. A, czego nie kosisz? Halo? Dobra, włącz kosiarkę, zmień, opuść kosiarkę, V. Dobrze, opuszczamy, podnieś kosiarkę. Dobra, wyłącz, wybierz. Dobra, i czemu nie kosi? Wariatka. Kurde, jakiś kurde GPS się na niej włączył. Weźcie się, skończcie. Co? Jak się pozbyć tych cyferek? Halo? Nie, no masakra, dobra. Nie wiem skąd ja tutaj GPS-a mam granego. Ale pięknie, ładnie. Dobra, no kosiarka na GPS-ie będzie pracować. Ja chciałem tylko zobaczyć, czy ona kosi. No ale nie bardzo jej się chce kosić. A, trzeba ją włączyć jeszcze dodatkowo. Poza enterem to trzeba jeszcze B nacisnąć. No dobra, dobra. O, teraz zakasza. No i teraz fajnie. Dobra, teraz możemy ten gruz kosić tutaj, tylko trochę się z nią ciężko pcha, bo ona jakaś taka kurda bez wspomagania jest. A jak coś jest bez wspomagania, to wiecie jak to działa, nie? Tutaj chłop słaby w rękach jest. Pod górę się źle kosi kosiarą. Dawaj na podwórzu, kurde, tu przy domu, żeby było ładnie. Dobra. Zresztą malutki ma obszar ta kosiareczka. To byłoby większą kiedy zakupić, ale dobra, do tyłu też jakoś kosi. Więc jest ok. Ja się źle steruje bardzo, bo on ją się steruje tak jakbyście jechali samochodem, więc muszę bardzo jakby na lewo, wiecie, ukręcić, strzałkę podtrzymać, żeby ona w ogóle zaskoczyła skręt, nie? Dlatego tak wygląda, że jak pijany bych tutaj kosił. Dobra, jako tu przy podwórzu jest zrobione. Koszu na śmieci też. Dobra, idziemy podkosić jeszcze tu parę miejsc i będzie, myślę, gitara. I ma to tamto. Ja wam, że strasznie szybko czas odcineczka poleciał. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie. Bo w sumie za wiele nic nie zrobiłem. Ledwo trafę, żem skosił i troszkę, żem pola nawiózł, a tu już prawie 25 minut, 6. Powiem wam, że okrutnie szybko ten czas poleciał. Ja nie wiem, jak można do pół godziny odcineczki robić. Przecież żadne prace nie są wykonane wtedy. No człowiek by chciał tutaj chociaż kurde jakiś progres, a nam tutaj ile minęło? 2 godziny raptem? 2,5 i od 11.30 zaczynaliśmy. Więc wiecie. Jest no tak średnio bym powiedział. Dobra, daj mi tę trawę jeszcze. Dobra. Czy my mamy tutaj jeszcze coś do skoszenia? A tutaj chyba już nic na podwórzu. Tam jeszcze widzę jedną kępkę trawy. No i tutaj środeczek są jeszcze, dobra. No ale ładnie nam się udało wykosić. Ciekawe, czy ten wyjazd my będziemy mogli, czy tu już nam napisze, że jest nie nasz teren, że tak powiem. Możemy, dobra. No to elegancji. Ej, no zawiesiłeś kosiarę? Jak tyś to zrobił, Marian? Ty jesteś kurwa geniusz. Zawiesił kosiareczkę i zadowolony z życia. Dobra, je. Jeszcze widziałem, że tutaj mamy jedno miejsce, gdzie jest nieskoszone i tutaj w ogóle pewnie trzeba będzie trochę podrównać ten teren. No i dobra, jest koszona trawka tutaj przynajmniej z przodu, tam z tyłu wystarczy tyle ile była. Więc trawunka skoszona. Więc
zostawiam tylko siarę. I sprawdzimy, co tam jeszcze, jakie pomoce sąsiedzkie. Jakie pomoce sąsiedzkie są potrzebne? Sprawdźmy. Tylko to jak mówię, tu jest kurde sporo tego. Ogarnąć jakieś grabki albo coś, żeby tu jakąś chałupkę, kubkę jedną złożyć. Tutaj mamy skoszone, tam mamy skoszone. Jajka się znowu tworzą. Kury mają jeszcze 70 litrów pokarmu, 70 kilo wsypane, także pokarm jest ok. My mamy tak, wszystkie pola nawiezione. Bo 12 mamy nawiezioną, 40 mamy nawiezioną, 17 mamy nawiezioną. Innych pól nie mamy na ten moment. Chciałbym się fajnie przyczaić może na tą czystkę 9 albo na tą 14. Ale 14 jest chyba no 19 tysięcy, więc jest okrutnie słaba. No i te pola mi się też podobają. 3 też są fajne. No, także tutaj tak średnio. Dobrze, zobaczmy co tutaj za kontrakty u sąsiadów. O ile jakieś są. Nawożenie, odchwaszczanie, prasowanie, bel. No prasowanie bel jest teraz spoko, bo mamy kosiarkę, ale kurde nie mamy nic innego poza tą kosiarką. No to więc jest tak średnio, także nie sprasujemy nikomu nic, ale jest nawożenie. My nawozu chyba też nie mamy, odchwaszczania też nie mam jak, bo nie mam pielników. No dobra. No to tak nikomu nie możemy pomóc za bardzo, co jest troszkę średnią akcją. Że my nikomu nie możemy pomóc. W naszym dniu też nic raczej nie możemy zrobić. Ja bym sobie podjechał na sklep popatrzeć. Dziwne, że nie mam tego headera. To mnie zastanawia. Gdzie się ten header podział w ogóle? Gdzie tu mamy to? Tu mamy kombajny. Tak, mamy kombajny, ale nie mamy headerka nigdzie. No dobra, ciekawe, czego nie kupiłem, czy on ten. Ale mamy wiadro, wiecie co? Mamy wiadro. Mamy łyżkę. Może to będzie pewnie źle wyglądać, no ale... To wiadro? Jo, a tutaj 300 litrów ziemniaków jest. No nie, no dobra, dawaj mi panie. Tutaj, kurde, na tą naczepę. Ty to wysyp. Nie na glebę. Marian. Wszystko na glebę wysypał. Trawa się zaciągła od razu. Weź ziemniaki, panie. Dobra, weź te ziemniaki pozbieraj. No, i wysypuje. No, co za... Halo. Jakże nieintuicyjne wiadro. Pięknie, dobra. 302, patrzcie, 2 kilo gdzieś nazbierałem jeszcze z ziemi. Dobra, ale weź mi to wysypku na naczepę, bo ja tu chcę. Dobra, i teraz możemy w sumie tym wiadrem trochę trawy pozbierać. O, idealnie. Nie będzie takiego syfu. Nie wiem, że to średnio wygląda, ale wiecie, nie będzie takiego syfu. Dobra, czysta. Tylko pytanko, gdzie my będziemy trawkę naszą kochaną wysypywać? Ja myślę, że tu pod drzewko ją wysypiemy. Co wy na to? Czy jakiś pomyśleć nad jakimś małym silosem, wiecie? Nad takim małym silosem do kiszonki, żeby nam się tutaj tak jakoś ładnie ukisiło, ukiszało, zakiszało, czy jak to tam. Może kimchi nie zrobimy z tej trawy, ale... No, ale tam jakieś zwierzątko by się zjadło prawie, że kiszoną trawkę. Czyli w sumie kimchi dla krówek. Dobra, żeby to się kurde, to ta hałda nie sypała, nie wiadomo jaka wielka, nie? Bo to 300, tu 300, tam 300. Okaże, że to trasko będzie takie wielkie, że masakra, nie? No, ale jest okej, okay. Dobra, wiaderko. Powiedz przecie. Kto tutaj najlepiej cię obsługuje? O, nabieraj się. Nie no, jest luzik. Fajnie się nim nabiera. To będziemy ziemniaki zbierać, to też kurde będziemy wiadrem chyba zbierać. Znowu. Bo trawa znika w oczach. Trawa znika w oczach przy tym wiaderku. To się tutaj sypie jakoś tak średnio to trawa, no ale... No ale co zrobić? Mógłbym w sumie tu za płot wysypywać do sąsiada, no ale... A czy wiadro by mógł położyć na ten, jak myślicie, tak jak to wisi w takich, wiecie, tych polskich tych. No w sumie może by mi trafił, wiecie o co mi chodzi? W Kargul i Pawlak były takie wiadra zawieszone na tych płotach, nie? Ciekawe, czy tak dałoby radę tutaj to zrobić. A, nie trzyma się, chyba nie będzie, to chyba nie mają kolizji, wiecie? Te dziabągi mogą nie mieć kolizji wystające. No jakby miały, to by się dało takie wiaderka sobie powiesić. Fajnie wyglądają takie wiaderka na płocie, czy jakieś tam
bańki lano-mydlane. Patrz ta, ile to trawska, kurde. Szkoda, że te kury nie jedzą trawy, nie? Muszą nie ziarno się w dupach im przewracało. Ziarno i dżownice, kurde, trawy to nie chcą już jeść. Sporo żeśmy wyczyścili już. Parę wiaderek było. No i elegancko. Podwórze w końcu przejrzy podwórze. Tu jeszcze by trawę mógł przykosić przy domu. Ale nie wiem, gdzie pies jest mój. Cały czas gdzieś biega po wiosce. Jak to się mówi, gnida. No, pięknie. Ciekawe, jak ten podjazd w ogóle wyjdzie tym chłopakom. Nie wiem, czy też jesteście tego ciekawi. Tak bardzo jak ja i tyle pieniążków niestety. No, a tutaj myślę, że tutaj jakoś to będziemy musieli iść pogadać z tym sąsiadem, kurde, odnośnie tych owijarek i tak dalej, bo kurde, coś ten temat ucichł. I może on to nadal gdzieś tam kitra i ma i fajnie by było, jakby miał. Bym się nie musiał tutaj, wiecie, bawić z tym, nie? Byśmy mieli swoje. On tam, nie wiem, ile on wtedy chciał, 5000 za to wszystko wtedy. Chyba piąteczkę chciał, albo szósteczkę, wiecie, owijarka z tym, ze zgrabiarką za 5000, nie? No to cena normalnie, cena idealna, nie? O Jezus, też się wziął wiadro, wyjebał. Dobra, wiadro samo zbiera. Samo zbierające wiadro. Po co się wysilać i grać farminga, jak może ono samo zbierać, stać i samo zbierać? Pełno. O, tej roboty będzie od groma tutaj, wiecie, także ja tutaj sobie usypuję tą hałdę, ale to coś z tym będę musiał pomyśleć, bo ta hałda zostanie na wieczność już, nie? Bo trawa, jak wiecie, w farmingu nie znika. Trawa nie znika z farminga, więc jak ja bym tutaj skosił trawę, to ta trawa nadal by się została 20 sezonów. Także no, co poradzić? Jak się nic nie da poradzić. No dobra, 290. Okej, okay, albo połowa podwórza wyzbierana. Sorry, że tak wiadrem, ale no, nawet grabek nie mam. Musiał zaopatrzyć się w grabki jakieś, tylko grabki chyba na Mutchubie kasują tą trawę. Chyba nie robią tak, że zbierają, tylko kasują, mam wrażenie. A nie chciałbym tracić tej trawy, bo ona się przyda nam na pewno, kiedyś się przyda. To jest takie mikrozbieractwo. Na pewno kiedyś się to przyda. Na pewno mi ta hałta będzie przeszkadzać za niedługo i nie będę mógł przez nią przejeżdżać. Się okaże, że ona mi siewnik zablokuje albo coś, nie? Albo takie jakieś duperele mi tutaj ona zrobi. I nie będę mógł przejeżdżać. 296. 302. Dobra, pięknie, ładnie. Ale wiaderko zbierasz? Ale chciało się wiaderko. A, to czemu się nie wysypało? 302 jest i się nie wysypało. Musiało nas zbierać, wiecie, jak dotknąłem tutaj. Musiało nas zbierać z powrotem. Hołdy. Dobra, kończę tu podwórko. Ja sobie to dokończę poza kamerkami już. Tu już mija taka czasóweczka, wiecie. Tak za dużo dzisiaj nie zrobiliśmy, ale no cóż, trudno. Trochę żeście zauważyli, jak teraz moje gospodarstwo wygląda, jak teraz się tutaj ten wyjazd na razie plasuje. No trzeba te deski ogarnąć. Wyjazd jest tu na tym, na razie na boku gdzieś, no i zobaczymy. Tu przy drodze fajnie się wyjeżdża, dlatego lepiej mieć przy drodze niż wyjazd tędy od drogi. Też niby nie jest źle, ale wiecie, ale tu drogi, to jakoś to chłopaki ogarną. A jak ogarną, to i będzie pięknie, nie?
będzie się działo, że tak powiem. To żeby im się udało ogarnąć, nie? To wtedy będzie spoko. Dobra, wysypane. Podwórko już prawie całe zrobione. Parę, jeszcze raz ze dwa wiadra, albo tam jedno wiadro, to zaraz to machnę i... Tu wiaderko, tu wiaderko, tu wiaderko. Dobra, przód jest wyzbierany i jeszcze tylko tutaj kawałeczki. Do wiaderka. Żeby tak się fajnie zbierało ziemniaki. Znaczy, żeby ziemniaki, wiecie, 300 litrów w ziemniakach to jest tak naprawdę nic. I jeśli nam tam dropi, kurde, 50 tysięcy ziemniaków, no to byśmy się zaklepali wiadrem wszystko zbierać, nie? Dlatego lepiej jak jest maszyna, a później się zbiera. Dobrze, ładnie. Wiecie, to ja sobie to już tutaj dokończę. Nawet nam się w miarę udało to zrobić. Tutaj zostały ze dwa wiadra na pewno zostały do zrobienia. Także dobra, dobra. Mamy fajnie, fajne, fajne, ładne podwórze nam wyszło, czyste. Wiadro jeszcze tam skacze. No i ta budowa jest jak najbardziej elegancka. Także dzięki wielkie. Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do zostawienia łapki suba. Na tymczasem trzymajcie się i cześć, cześć.